Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Kylianem Mbappé z Paris Saint-Germain, a Robertem Lewandowskim z Barcelony. Przygotowałem 12 saszetek z FIFA 365 2024, jest tutaj wersja nordycka, także bez przeciągania otwieramy i zobaczymy, który z zawodników zwycięży Czyli szukamy Paris Saint-Germain i Barcelony. Nordyki, oczywiście, będziemy sobie odkładać. I w pierwszej saszetce mamy fansa z Newcastle, Jakob Murphy. No i jest od razu pierwsza nordycka karta, Skandinavian Star Odegard z Arsenalu. Następnie Topkiper Alison Liverpool, Eintracht, Lazio. I jest Barcelona, czyli Robert Lewandowski wychodzi. Na prowadzenie Saszetka numer 2, Kapitan Atletico Koke No i ponownie mamy Skandynawa Odegarda z Arsenalu Druga ta sama karta Hongron Antonio Silva z Benfiki I bazówki Lazio Eintracht I Liverpool W trzeciej saszetce znowu mamy Odegarda, ale tym razem na karcie Kapitan. I jest nordycka legenda, Michael Laudrup. Czyli trzeci Nordyk, więc w każdej saszetce Nordyk. Przynajmniej na razie. Logo Realu. bazoweczka Lazio, Eintrachtu i jeszcze raz Realu. Nadal prowadzi Barcelona 1-0 i Robert Lewandowski oczywiście. Fans favorite Botman z Newcastle? No nie, no nie wierzę. Kolejna karta z Odegardem, Scandinavian Star i czwarta saszetka z czwartym Nordykiem. Więc tutaj, no, z jednej strony pech, a z drugiej szczęście. Co dalej? E, Dominator Hendrik z Palmeiras, bazoweczka Realu, Marsylii i Benfiki. Co mamy tutaj? Fans Favorite Kimiś z Bayernu, Fagioli Homegrown Juventus i bazówki Manchester City, Real i dwa razy Palmeiras. I szósta saszetka. Kapitan Juventusu Bonucci. No i patrzcie, co tutaj się dzieje. Mamy znowu Nordyka. Nordycka legenda Henryk Larsson, więc tym razem ją układamy tutaj, a nie tam. 2-0 dla Barcelony, a w sumie 5 nordyków i to dwie legendy: Dominator Lautaro Martinez z Interu, bazoweczka Realu, Marsili i jeszcze raz Realu Bellingham. Czyli do przerwy Barcelona prowadzi 2-0. Zostało 6 saszetek do otworzenia. I mamy w końcu Paris Saint-Germain. Jest we własnym sobie Mbappé razem z Neymarem na karcie Double Trouble. Czyli mamy 1-2 do tego topkiper Oblak z Atletico, Titan Botman Newcastle, Eintracht, Newcastle i Manchester United. Double Trouble. River Plate, De La Cruz, Barco, Giant Kazemiro z Manchesteru, United, Magician St. Maximin, Newcastle, Bazoweczka Palmeiras, Eintrachtu i Milano. Z realu jest Kapitan Modric, następnie Titan Botman, Newcastle home Homegrown Ajax i bazówki Bayern i ponownie dwa razy Real. Dużo Realów pada na bazówkach. Double Trouble Arsenal Gabriel Jesus i Saka. No i mamy Nordyka Nordic Giant Erling haaland Trzecia karta. Homegrown Rashford z Manchesteru United. Newcastle, Ajax i Manchester United. Rodri, fans favorite Manchester City i mamy Halanda na karcie Scandinavian Star również Manchester City. Do tego Titan Akanji też Manchester City. Popatrzcie, trzy karty. Był fans, był Scandinavian i teraz Titan, więc trzy karty z Manchesteru City. Do tego Homegrown, Rashford Manchester United, też już był. Savic z Atletico i tutaj jeszcze Lazio. Ostatnia saszetka. Na ten moment prowadzi Barcelona 2-1 z Paris Saint-Germain. Double Trouble Juventus, Danilo Bremer. I jeszcze jeden Nordyk, Scandinavian Star, Ausnes. Czyli mamy w sumie 8 tutaj. Z Larsonem na 10 saszetek. Wow, Magician Vega z Palmeiras, Inter, Real i Newcastle, czyli praktycznie w połowie mieliśmy już ustalony wynik. Wygrywa Barcelona 2-1 z Paris Saint-Germain. Jeżeli chodzi o Nordyki, to tak jak wspomniałem, mieliśmy w 10, 12 przepraszam, saszetkach aż 8 kart nordyckich, w tym dwie Legendy i Nordic Giant. Pechowo tutaj oczywiście z Odegardem, ale myślę, że można być zadowolonym z tego unboxingu i trafionych kart. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie filmu. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!